Udało mi się pokonać pierwszego bossa Garethem. No to tam polecam całość, może zrobię playlistę w ogóle Jezusową i ten, i sobie ogarniecie. Natomiast mam nadzieję, że uda mi się skończyć questa, dostać jakieś punkty doświadczenia i podpakować Garetha, żeby był jakiś sensowny. Ja wydam teraz te nowo zdobyte punkty na... No jedyny sensowny, jedyną sensowną rzecz, czyli... A w ogóle jest jakaś przeregeneracja znaków? To jest alchemia, to jest co? Zdolności. Zwiększa maksymalną żywotność. Element lekkiego rynsztunku do krytycznych i do szybkich ciosów. No miałoby to sens. Eliksirów prawie nie używam. 5%. Tylko teraz ustalmy, bo w sumie nie wiem dokładnie. Czym jest adrenalina, a czym są punkty wytrzymałości? Taka ciekawostka, więc nie wiem. No dobra, czyli jak nie wiem, to pójdę w podstawowe rzeczy. Jeszcze jest oprócz szermierki i tego, co tu obadałem, to co tu jeszcze jest? Umiejętności i mutagenics. Może rzucać znaki punktami adrenaliny. To są takie czerwone gówne, nie? To by warto było mieć w sumie. Nie, warto byłoby mieć. Bo tak się pewnie czymś innym używa ten. No ale, no czy... Dobra, no, tak szczerze mówiąc... Dobra, zaryzykuję to. Bo to znaczy, im dłuższa walka, tym jest ciekawiej. Tylko zaraz, zaraz, ja muszę teraz wcisnąć. I to może być tak, że to się nigdy nie przyda, więc... Hej, 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 nie bądźmy głupi. Dobra, cieszę się, że to... Znaczy, na chwilę pomyślałem, więc tyle. No, to wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Okej, skończmy tego questa i jedziemy dalej. Kapie w ogóle. Tu jak się z nim biłem, ta walka była dobra, jedna z lepszych walk. To tu była skrzynka chyba. No ale jej nie ma. Tu się pali, tu się pali. No i tu jest to. Spirytus. No zobaczmy, co wyjdzie z tej pokazówki. No dobrze, zobaczmy tę wiadomość. Zirae, to miejsce nie jest już. Nie zostawaj tu zbyt długo. Nie ufaj nikomu, a przede wszystkim strzeż się wiedźm z krzywuchowych moczarów. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Po szkole zapukałem. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Niewiele nam to daje. Wsia krew. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o Elfie, ani o Ciri. No cóż,
Wiemy, że dobrze ją znał, podróżowali razem. Ciekawe, czemu się rozdzielili? Może tak było bezpieczniej, skoro elfiego czarodzieja ściga dziki Gon. To, że deszcz spada, to jest okej, nie? Wiedźmy z krzywuchowych bagien. Z krzywuchowych moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz... Ale ja przecież nic... Dlaczego nie powiedziałaś nic wcześniej? Przecież ci wspomniałem, że Ciri zadarła z jakąś czarownicą. Nie wiedziałam, że chodzi właśnie o nie. Zresztą, gdybym ci o nich opowiedziała, od razu byś tam popędził. A przecież musieliśmy najpierw sprawdzić, czy Ciri nie ma tutaj, prawda? Ale teraz oczywiście wszystko ci powiem. Teraz, kiedy przeprowadziłem cię bezpiecznie przez jaskinię? Nie mogę uwierzyć, że tak źle o mnie myślisz. Ty chyba naprawdę masz jakiś uraz do czarodziejek. Mhm. I nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Velen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajania starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz Ciri. No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Dobry pomysł. Po co tu w ogóle przyszliśmy? Tajemniczy mak zielarz. Dobra, tak naprawdę chcę po prostu wszystko stąd zabrać. I tyle, i wyjść, bo widzimy, że tam jest wyjście już. Co to jest? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. Aha. Dobra, coś tu było. Żeby się nic nie zmarnoczyć, nie wiem, po co ja to zbieram w sumie. Tak tego nie będę używał. Jakieś odruchy z Mario. Musiał sam spalić te notatki. Dziki Gon nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, że go szukają. Legenda niedźwiedzia. Jak będzie legenda wilkołaka, to będzie sensowne. Tajemniczy mak zielarz. McDonald i mak zielarz. Dziwny medalion drga, a przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? To iluzja. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. To? Czyli co? Oko Nehaleni. Służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No, i za każdym razem będzie cię o mnie przypominało. Dzięki. Seks. Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. Ale jeszcze najpierw przekonajmy się, co robi tamto przejście, które odkryłem wcześniej. Czemu nie mogę wezwać konia?
Ktoś nałożył iluzję. Super. Nie wiem, to było tyle. Chyba, że wyszłem gdzie indziej zupełnie. Nie, no to jest to. Tu jest to zejście. I tam była super komnata zalana wodą. Przeprawię ostatnie płynięcie prosto. Dobra, no nigdy nie trafiłem. No, chyba, że tam coś jest. No jest. Interesujące. Zaraz. Samo posunąć. Boss, zawsze boss. Tego chyba nie przeżył. Dobra, Wiedźmin na 100%, będzie wymasterowany, wszystkie sekrety odkryte. I co ja tam znalazłem? Może wreszcie jakiś... Wreszcie coś wartościowego. Dziadostwo... Fajne. To jest srebrny, to jest na... Zwierzęta i jakieś tam ma wciski, nowe spodnie, super. Okej, okay, jajca potwora. No i zapisać, bo on pewnie tutaj się utopie teraz wracając. Chod nie działa pod wodę. Powinny być glowsticki. Chodźmy. Czujesz odlewy, jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście.
No to chodźmy stąd wreszcie. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę. Pomożesz mi? Seks. Tak, pomogę. No to świetnie. Chodźmy. Bella Glan! Gwella mać po prostu. Dobra, ja będę musiał spadać. To mi wygląda na kolejną zagadkę. Ile brakuje mi 200 punktów? Ale zadanie jest zrobione. No, nowego poziomu, no jest taki dewy poziom. No. Kiedy ja dostaję w promocji nowe te umiejętności? 6 poziom, który mam 5. Jeden tylko dostanę. Że ja wiem, tam są komentarze, żeby iść na tego, na to zwierzątko takie hasające. No to jest fajny pomysł. Mam nadzieję, że to jest krótki quest już. Audiencja, to można zapisać. No i tyle, czekamy na patcha. Teraz pójdę znowu na tego, na jak to się nazywa, na W, na taki wielkołaka. Myślę, że będzie dobrze. No to tyle, tubarzy, tutaj. Widzieliście, to jest prawdziwa walka, tak się gra, tak było w książce, dokładnie tak się gra w Wiedźmina, a nie jakieś mapki, niski poziom i tak dalej. Jakieś tam farmienie na tych, że się jednym przyciskiem zabija wilka. Tutaj wilk jest jak boss, boss jest jak uber boss. Po prostu to, prawdziwy Wiedźmin, prawdziwa przyjaźń i coś tam Geralt, Garrett, Sapkowski.